Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na vloga, bardzo specjalnego vloga, bo vloga z metamorfozy moich włosów. Zmieniam się dzisiaj totalnie, jakby mój wizerunek mocno ulegnie zmianie, ponieważ zrobię coś, o czym już od dawna marzyłam. Głównie jak byłam mała, to było to moje marzenie od w sumie wielu lat, jak bardzo, bardzo nie lubiłam moich puszących się, kręconych włosów. Teraz już je ogarnęłam, ogarnęłam świadomą pielęgnację i polubiłam moje włosy, aczkolwiek nadal byłam bardzo, ale to bardzo ciekawa, jak będę wyglądała w 100% takich wyprostowanych włosach. Dlatego dzisiaj, uwaga, uwaga, tararam, wybrałam się na zabieg nanoplasty do salonu We Love Keratin. Także zabieram was oczywiście ze sobą, nie mogłam pominąć takiego wielkiego przedsięwzięcia, bo moi drodzy, tutaj was może postawię i zobaczcie w ogóle, co mam na głowie. Dzisiaj mamy 18 stycznia, czyli za dwa dni moje urodziny, za dwa dni przestanę być dzieckiem. Znaczy zawsze będę nadal dzieckiem, ale będzie tak, można powiedzieć, pełnoprawnie będę już osobą dorosłą. Jak to w ogóle brzmi? Widzicie mnie? Widzicie dorosłość? Nie, ja tego nie widzę. Ale muszę rozpuścić koczka mojego po nocy i pokazać wam aktualny stan moich włosów. Ogólnie dobrze, wszystko po kolei. Wybieram się na zabieg nanoplastii. Co to jest w ogóle nanoplastia, bo pewnie część z was nie wie. Bo ja wam zawsze mówiłam, że chcę zrobić keratynowe prostowanie i tak dalej. I kiedyś, jak mnie oglądacie już jakiś czas, to wiecie, że kiedyś próbowałam coś takiego zrobić. Oho, ho. Ale jak wiecie, nie wyszło mi to za dobrze, bo byłam w jakimś po prostu na tym keratynowym prostowaniu w jakimś złym miejscu, w ogóle wszystko źle zrobione, w ogóle źle umyłam włosy, bo tak mi kazała tamta fryzjerka, no nieważne, totalna porażka, nic z tego nie wyszło. Natomiast tutaj idę, tak jak mówię, do salonu We Love Keratin, także niczego się nie obawiam, wiem, że jest to sprawdzony salon. Skoro już tysiące osób pod tym kątem i są po prostu pewni swoich efektów, gwarantują również 6 miesięcy, że przez pół roku, 6 miesięcy będą mi się te włosy po zabiegu trzymały, a jeśli coś byłoby nie tak, jeśli te włosy zaczęły mi się później znowu kręcić, no to spokojnie mogę przyjść na poprawkę, także nie ma się czym martwić, dla każdego taką gwarancję po prostu wam dają. No i to właśnie ten salon We Love Keratin wprowadził zabieg nanoplastii w ogóle do Polski. Wcześniej czegoś takiego nie było. No i właśnie, tak jak mówiłam, jako jedyny salon w ogóle w całej Europie gwarantują to pół roku cieszenia się ładnie wyprostowanymi włosami. No a jeśli jednak macie bardziej problematyczne włosy, takie jak ja, które zaczynają wam się szybciej puszyć i nie wytrzymają do 6 miesięcy, to macie darmową poprawkę. Ale ogólnie chciałam wam jeszcze powiedzieć, na czym dokładnie polega ta nanoplastia. Także jest to taki zabieg podobny troszkę do keratynowego prostowania, ale dużo lepszy, ponieważ jest też taki bardziej, wydaje mi się, że zdrowy dla włosów. Poza tym nie używają tej keratyny, która ma taki jednak dość nieprzyjemny zapach i jest też, na przykład, nie można jej robić będąc w ciąży. Także tutaj jest w pełni organiczny, bezpieczny zabieg. Bezpieczny też dla kobiet w ciąży. No ale właśnie nanoplastia to zabieg gwarantujący takie mega lśniące, prościutkie włosy. Pewnie widzieliście zawsze tam gdzieś na Instagramach, gdzie te włosy są takie podrzucane i one się tak mienią w świetle. Mnie to zawsze tak marzyło. I właśnie tak macie wszystko w opisie Instagrama właśnie We Love Keratin. Tam możecie sobie zerknąć, jak to wszystko przepięknie wygląda. Zresztą możecie sobie zerknąć za chwilę na ten film. Mam nadzieję, że na moich włosach też da się zrobić takie cudo. Nie ukrywam, że troszeczkę się stresuję, bo widzicie jednak, moje włosy są mocno kręcone. I myślę, że to będzie spore wyzwanie dla dziewczyn tam w salonie, ale jestem pewna, że sobie poradzą, jakoś się z tym uporają, nie takie już przypadki widziałam. W procentach wszystko będzie prościutkie, Jezu, tak się nie mogę doczekać. Także no już efekty zobaczycie za chwileczkę, bo dzisiaj właśnie idę do szkoły na pierwsze 2 godziny, a później jadę prosto ze szkoły właśnie do salonu. Dzisiaj tak mam krótko lekcję do 12, także nic wielkiego tam nie tracę. W salonie jeszcze zadam dziewczynom, fryzjerkom kilka dodatkowych pytań na temat nanoplastii, żebyście mogli się więcej dowiedzieć i później wam to wszystko streszczę. Ale no co, widzimy się już później. Wiecie, jak się nie mogę doczekać, strasznie długo czekam na tą wizytę, bo ja ją chciałam zrobić ogólnie dawno, ja już chciałam ją zrobić przed świętami, ale w końcu jakoś nie miałam czasu, nie wyrobiłam się i stwierdziłam, że dobra, chcę albo bum bum wow wyglądać przed świętami, albo bum bum wow przed urodzinami, także stwierdziłam, że dobra, już poczekam do tych urodzin, także świeżo przed 18, tak jak mówię, za 2 dni kończę 18 lat i będę miała
no zmieniam twój wizerunek na pół roku, coś innego będzie, wreszcie coś innego. Mogę wam pokazać jeszcze 360 stopni moich włosów z tyłu. Ogólnie przed zabiegiem jeszcze z takich informacji to dowiedziałam się, że trzeba umyć włosy zwykłym po prostu szamponem i niczym więcej. W sensie nie nakładać żadnych odżywek, żadnych stylizatorów, wiecie, więc ja nie układałam moich włosów tak jak zwykle, dlatego są takie spuszone. Tak bym właśnie wyglądała, gdybym nie wiedziała, co chodzi ze świadomą pielęgnacją. I tak troszeczkę je posuszam dyfuzorem i troszeczkę je tak ugniotam samą wodą, więc jakieś tam, wiecie, afroloki są, ale po prostu jest puch okropny i nieładnie to wygląda, poza tym mam zniszczone końcówki, także mam nadzieję, że tam wszystko, bo dziewczyny mi ładnie podetną te końcówki i zadbają moje włosy, jestem pewna tego, że zadbają. Dobra, kochani, ja już jestem tutaj na miejscu, na ulicy Żelaznej pod salonem We Love Keratin. Jestem troszkę przed czasem, więc ja zastanawiam, czy sobie czegoś jeszcze nie zjeść, bo jestem już po szkole, byłam właśnie na tych dwóch polskich i spoko, szybko mi minęło, ale mój koczek taki średnio wyjściowy, ale chyba po prostu poczekam sobie i za chwilę lecę na nanoplastię. Wanna be there in the morning. Wanna be the one you're holding. Deep inside, I wanna feel you. But all I need from you is tell me that you love me. Tell me that you need me. Tell me I'm the only one. Na włosach produkt prostujący, siedzę teraz z nim godzinkę, zobaczcie, tutaj na całe włoski nałożone godzinkę i po godzince przechodzimy dalej. Właśnie wracam z salonu We Love Keratin i wchodzę do domu, jeśli są moje ryce, to nagram ich reakcję, nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa, czy będzie im się podobało, w ogóle wyglądał inny człowiek. Moich ryców nie ma, ale później jak przyjdą, to nagram ich reakcję, postaram się przynajmniej. Chciałam wam opowiedzieć o moich doznaniach po powrocie, co mogę wam opowiedzieć o tym, jak było w salonie. Za czas jest zima, tam po całą drugą autobusem siedziałam tak. Więc przede wszystkim pierwsza rzecz. Wielka zaleta tych włosów to jest to, że są mięciutkie. Przy okazji też mam podcięte końcówki, tak jak chciałam, więc super. Są mięciutkie, są błyszczące, przepięknie lśniące, są takie sypkie, jak widzicie, leiste. I wydaje mi się, że fajnie chyba wyglądam z przedziałkiem na boku, ale to jeszcze muszę
tu jakoś tam, wiecie, ja nie mogę się sama do siebie przyzwyczaić. Boję się, że teraz będę je tak macać, one będą po jednym dniu tłuste. Już jutro będę chciała iść do szkoły, a one już się zrobią tłuste, bo tak je macam. Ale ogólnie jeśli chodzi o salon, jak widzicie, przede wszystkim mega podobał mi się design salonu. Nagrywam wam przebitki, byłam po prostu zakochana, mogłam tam cały dzień spędzić. Naprawdę czułam się tam jak w krainie czarów, no ale przede wszystkim najbardziej zachwycona jestem efektem końcowym. Moje włosy jednak wygrywają tutaj. No naprawdę, no nie spodziewałam się, że z takich kręconych włosów można zrobić aż taką piękną taflę. Zawsze mi się marzyła, tutaj wam mogę powstawiać taflę, jaką zrobiłyśmy tam, wiecie, przy też oświetleniu w salonie i tak dalej. Właśnie jakie super filmiki powychodziły. I naprawdę zawsze widziałam takie filmiki tylko na Instagramie. Myślałam, kurde, z moich włosów się nigdy czegoś takiego nie da zrobić. A jednak tutaj zaskoczenie. I teraz zdecydowanie mniej czasu zajmie mi układanie włosów, bo wiecie, ile było roboty skręconymi. Trzeba było po każdym myciu je ugniatać. Trzeba było... No głównie to jest właśnie główny powód, dlaczego z tych kręconych na te pół roku zrezygnowałam. Dlaczego chcę mieć pół roku przerwy od tego układania. No bo właśnie po prostu zajmowało mi to za dużo czasu. Teraz będę tylko szybko myła włos, nakładała odżywkę, wychodzę, suszę i koniec, a nie jakieś bawienie w jakieś dyfuzory i w ogóle. Wiecie, ja lubiłam moje kręcone włosy, ale życie jest od tego, trzeba próbować różnych rzeczy. Chciałam zobaczyć, jak będę wyglądała. I naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tak jak mówię, tą wizytę planowałam już od dawna, bo też wstawiłam już TikToka, to już parę osób się tam spinało, że ten sam salon, gdzie była Laura, to na pewno już musiałaś po niej ściągnąć, ale jakby nie spinajcie się, bo propozycje jakby wizyty w salonie dostałyśmy w tym samym momencie i to, że ja po prostu przyszłam tam o miesiąc później, bo po prostu chciałam na świeżo przed urodzinami mieć, to wiecie, to wynika tylko z mojej decyzji. Część z was może bardziej się podobała w kręconych. Ja, wydaje mi się, że jak na razie jestem w tych zakochana. Lubię siebie w obu wersjach, ale coś nowego, coś świeżego, na pewno jakaś taka zmiana na plus. Już wysyłam fotki, tutaj zresztą też mam, postawiam kilka fotek, które zrobiłyśmy tam w tym pięknym salonie. Powysyłałam moim znajomym, przyjaciołom i bardzo, bardzo im się podoba efekt końcowy. Nie mogą się doczekać, jak zobaczą mnie na żywo, także jutro w szkole będę mogła sobie pomacać, bo wydaje mi się, że miękkość tych włosów jest naprawdę super. No i właśnie z tego, co wiem, to większość klientek obawia się, że po takim zabiegu efekt wypłucze się już po pierwszym myciu. Dlatego też właśnie już w salonie, żeby wam tutaj pokazać, udowodnić, to już te włosy umyłyśmy. Także one są już po normalnie po jednym myciu, szamponem łagodnym. Też po zabiegu dostajecie zawsze takie wskazówki, jak powinniście dbać o te włosy, co robić, czego nie robić. I też tam właśnie dostałam karteczkę z informacją, że mam myć szamponem łagodnym. Pytałam się też właśnie, jak ma wyglądać ta pielęgnacja, także olejowanie normalnie można robić, maski odżywki nakładać, tylko właśnie pani zaleciła mi proteinowe i emolientowe, żeby no wiadomo to całe pech utrzymać, ale no są na razie fajnie dociążone, więc wydaje mi się, że to wygląda mega tak dojrzalej i jakoś tak zupełnie, no naprawdę jak inny człowiek. I w ogóle wszystkie byłyśmy w szoku, bo zrobiły mi dwie fryzjerki tam w salonie. Wszystkie byłyśmy w szoku, jak te włosy się wydłużyły. To jest przede wszystkim taka mega na pierwszy rzut oka zauważalna zmiana. Zobaczcie, one są dotąd, widzicie to? Dotąd. To jest, one są prawie do pasa. Jak stanę tyłem, to to widać, one są naprawdę prawie do pasa i jestem, wow, nie spodziewałam się, bo wiecie, jak miałam włosy kręcone, to one były gdzieś tak dotąd, no gdzieś tak do cysków były, a teraz zobaczcie, odtąd, no dotąd, no po prostu o taki kawał się wydłużyły i jakby naprawdę wow. Pani fryzjerka powiedziała mi, że efekty u większości dziewczyn trzymają się nawet do roku czasu i dopiero po roku normalnie zadowolone klientki wracają, ale macie te 6 miesięcy, gdyby właśnie wasze włosy były takie jakieś bardziej problematyczne, gdyby 6 miesięcy nie wytrzymało, co jest mało prawdopodobne, no ale możecie właśnie wrócić na poprawkę, oczywiście bezpłatną. I no powiem wam, że jestem w szoku naprawdę, że to się będzie tyle trzymać i że będę miała na tyle czasu spokój. Ale jak ktoś by był zainteresowany jeszcze, jak moje włosy będą wyglądać później, po kilku myciach i tak dalej, po kilku nocach, czy to się tam nie rozwali, czy to tam, no jak to ogólnie będzie funkcjonowało, czy te włosy mi się nie spuszą, no to też obserwujcie dalej moje kolejne filmy, tam też, czy to na Instagramie, JoannaPietrzak10, tam też fotka wleci niedługo z tego salonu. Ale no śledźcie moje kolejne filmy, tam będę wam pokazywać też stan moich włosów, jak to na bieżąco wygląda. Ogólnie zabieg trwał 4 godziny, no tak dokładnie liczę
pisząc już tam, no tak, wydaje mi się, że no troszeczkę ponad 4 godziny, mogę powiedzieć, że czytam 4,5, coś takiego, ale jeszcze właśnie robiliśmy zdjęcia, jeszcze nagrywałyśmy filmiki, cała sesja, wiecie, to też wszystko trwa, także no tak na spokojnie, ale no takie ponad 4 godzinki musicie sobie liczyć na wszelki wypadek, jeżeli się na taki zabieg wybieracie. Ale nie dowiedziałam się również, że nanoplastia jest następstwem kreatynowego prostowania, ale jest jednak troszeczkę inna, ponieważ właśnie dostajecie tutaj taki stuprocentowy wyprost włosu. Po drugie, to jakby nie jest robione tym samym składnikiem, bo keratyna zawiera taki pewien śmierdzący składnik, formaldehyd, a właśnie nanoplastia, jak robi się nanoplastię, to po prostu nie zawiera tego formaldehydu. Nie wiem, czy dobrze plączy mi się język, ale tak, jest bez formaldehydu, jest bezpieczna dla kobiet w ciąży, tak jak mówiłam, także to jest jednak troszeczkę coś innego i też utrzymuje się dużo dłużej. I też przy kartowym prostowaniu, z tego co wiem, mogą te włosy się rozjaśnić, a przy nanoplastii wszystko zostaje tak, wiecie, tak jak było. No i co mogę jeszcze wam powiedzieć? Zachęcam was do wizyty, jeżeli się zastanawiacie nad takim stałym wyprostowaniem włosów, żebyście nie musieli tego powtarzać co miesiąc czy dwa, tylko mieć spokój na pół roku czy nawet rok, no to polecam wam salon We Love Keratin. Pracują tam naprawdę profesjonaliści, wyszkoleni. Ale jeżeli nie chcecie prostować sobie tak włosów w 100%, tylko chcecie je sobie po prostu odżywić, no to oczywiście nie musicie. Są tam też inne zabiegi, takie nawilżające, regenerujące włosy. I na przykład między innymi nanobotox, który wam regeneruje włosy na 3 miesiące. To też jest długi okres. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to też mają tam przedłużanie włosów, a wiem, że też większość dziewczyn z tego korzysta. Ja teraz się czuję, jakbym wróciła z przedłużania. Naprawdę są tak długie. Jeszcze jak miała doczepy. Normalnie parcie. Ja się nie spodziewałam, że moje włosy mogą być takie piękne, mieniące się i że mogą być takie długie. Naprawdę. Czy to są moje włosy? To chyba doczepy, chyba mnie oszukali. Jakby wiem, że tutaj dużo informacji naraz mam dla was, ale po prostu to jest taki, wiecie, no dużo chcę wam tutaj takich w skrócie informacji przekazać. Pokażę wam jeszcze, bo dostałam w salonie próbki, dostałam szampon, bo tak jak mówię, trzeba używać delikatnych szamponów, czyli bez SLS-ów, czyli silnych detergentów, które mogłyby po prostu nam ten produkt prostujący z włosów wypłukać i po prostu zaczęłyby nam się te włosy puszyć czy kręcić. I dostałam jeszcze odżywkę. Także tak. No i tutaj kartka z informacjami, co robić, czego nie robić. Oho, ho. Ktoś tu chyba przychodzi do domu. No i właśnie zalecenia, tak? Takie porady. Macie też tutaj zalecenia po keratynowym prostowaniu, ale mnie tutaj interesują po nanoplastii. Hej! No chodź! Nagram twoją reakcję. Chodź, chodź. Ładnie wyglądam? Gdzie jest Asia? Gdzie jest Asia? Inaczej co, nie? Jak inny człowiek. Gdzie jest Asia? Nie ma Asi. Ej. Ej. Ładnie czy nie ładnie? Jeszcze tylko powiedz widzom. Inaczej jakoś, no nie wiem. Zupełnie inna osoba. Inna osoba. Zadowolona jesteś? Jestem zadowolona, podoba mi się. A tobie nie? Lonely nights at home, bag of chips and Netflix on. For a minute, I want to forget that it's you that I long for. It doesn't take too much time for you to pop up back in my mind. You always sat close to me in front of a big Sony TV. Baby, dobra, jestem już, jeszcze kilka godzin minęło, byłam na zakupach, musiałam sobie wybrać mój prezent urodzinowy od rodziców. Pokażę wam go już w filmiku o prezentach po prostu, bo taki osobny też planuję nagrać. Ale tak, w sumie za tydzień, jak oglądacie teraz ten film, to za tydzień będzie vlog z urodzin. I tam pokażę wam przygotowania na urodzin, a jeszcze później będzie film z prezentami, także mamy tutaj już dużo planów. Dobra, kochani, już chciałam zakończyć tego vloga, związałam sobie troszeczkę tak włosy delikatnie gumką, bardzo się sobie podobam, jestem naprawdę zachwycona, bo w sumie nie zdradziłam wam jeszcze mojej opinii, mówiłam wam, że podoba się właśnie moim znajomym i tak dalej. W sumie jutro w szkole zobaczymy na żywo, więc to też będzie co innego, ale ogólnie mi się bardzo podoba, jestem naprawdę mega zadowolona. Tak jak mówię, no zawsze mi się to marzyło, taka tafla, takie włosy. Jakby lubiłam bardzo moje włosy kręcone, ale po tych 6 miesiącach one wrócą. Dalej będę je traktować jako kręcone, myślę. Może nie będzie to już taki skręt jak wcześniej, ale myślę, że z czasem po roku zacznę już ten skręt tak wywoływać, że będą takie delikatnie falowane i to też będzie fajnie wyglądało. Wiecie, będę przechodzić przez takie różne etapy w moim życiu i to będzie naprawdę super. Także widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu i to już tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie.
wpadajcie do salonu We Love Keratin na Instagrama, macie wszystko w opisie i widzimy się już niedługo. Buziaki, pa pa.